Masz gości we Wielkanoc. Zaskocz ich w łazience uroczą dekoracją. Weź rolkę białego papieru toaletowego. Odwiń z niego dwa kawałki i oderwij. Rolkę odstaw na bok. Papier zegnij na pół. Następnie złóż boki do środkowej linii łączenia. Tak jakbyś chciał zrobić z nich samolot. Powinny być idealnie równo. Dbałość o szczegóły to sekret. Chwyć prosty bok i zegnij go do środka. Przesuń palcem i dociśnij papier, złóż ponownie tym razem dłuższym bokiem. Powtórz czynność po drugiej stronie. Chwyć całość i zawiń boki do środka. Trzymając w jednej ręce, odwiń środek papieru tak, aby powstało kółko. Górne części origami zacznij formować tak, aby powstały królicze uszka. Papier toaletowy jest elastyczny, ale po formowaniu zachowuje swój kształt. Weź rolkę papieru i odwiń kawałek. Złóż go w kopertę. I zawiń z powrotem na rolkę. W miejscu łączenia połóż króliczka. Puść wodę z kranu i zamknij go. Od razu przyłóż papier. Kran powinien idealnie zmieścić się w kółeczku. Woda zapieczętuje całość i sprawi, że origami przyklei się do papieru. Taki papier prezentuje się pięknie i wywołuje uśmiech na twarzach moich gości.